cześć, siemano, tutaj Suert. No i zaczynamy nową przygodę. Nową przygodę ze świeżutką grą Greedfall. Od studia Spiders. To jest takie może mniej znane studio. Jeżeli nie kojarzycie, wypuścili ich ostatni tytuł o nazwie Technomancer, czy Technomancer. Całkiem dobra, przyjemna gra. A Greedfall? Greedfall to ich największa produkcja, w którą włożono kupę pieniędzy, największa i najdroższa zarazem. No i publicyści porównują ją do Gothica, do starego, dobrego Gothica, chociaż przyznam szczerze, że jak widziałem materiały promujące tę grę, to bardziej mi ona przypomina przygody z Dragon Age od BioWare. No ale zobaczymy, jeżeli to ma być stary, dobry Gothic, to ja jestem jak najbardziej za, no mam nadzieję, że i mi, i wam przede wszystkim będzie się ta gra podobać. O co tutaj chodzi? No, stary świat jest dziesiątkowany przez zarazę, a my wcielamy się w bohatera, którego głównym zadaniem jest znalezienie lekarstwa na chorobę wyniszczającą właśnie ten świat. Wszystkie opcje ustawione na maksa, gramy na PC. Zaczynamy, nie czekamy. Nowa gra i co my tu mamy? Poziom trudności. Łatwa, normalny, trudny, ekstremalny. Jak zwykle gram na normalny, wyważony poziom trudności. Aby ukończyć grę, musisz doskonalić umiejętności i wyposażenie, wytwarzać przedmioty i uważnie planować walki. Brzmi ciekawie. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose! No proszę, Desardet. Możemy sobie stworzyć postać mężczyzna, kobieta. Wybieram mężczyznę. Ja tutaj nie będę nic zmieniał, zostawiam wszystko tak jak jest, ale jeżeli ktoś z was zakupi tę grę, będzie się nią bawił, to widzicie, że można tutaj parę rzeczy sobie pozmieniać. Co my mamy jeszcze? Umiejętności, wybór umiejętności, początkowe klasy, wojownik. Ciężka broń jednoręczna, jednoręczna broń biała, broń palna. Ten profil jest zorientowany na walkę wręcz, a zalecane atrybuty to siła, wytrzymałość. Zalecane talenty, rzemiosło i wigor. Możemy być strategiem. Ten profil jest zorientowany na kontrolę nad wydarzeniami na polu walki. Początkowe umiejętności, rozstawienie pułapki żywiołów, broń palna, jednoręczna, broń biała. Zalecane atrybuty, celność, zręczność, zalecane talenty, nauka, otwieranie zamków. To nie musi być takie złe. Ale broń palna, widzę, też jest tutaj przy wojowniku. A zobaczmy magia. Ten profil jest zorientowany na walkę dystansową z użyciem zaklęć ofensywnych. Początkowe umiejętności, boski pierścień magiczny, obezwładnienie, ciężka broń jednoręczna. O proszę. Zalecane atrybuty, siła psychiczna i siła woli. A zalecane talenty, nauka, intuicja. Wybierz początkowe umiejętności zależnie od preferowanego stylu gry. Ja tam lubię ponapierdzielać, więc pewnie zostaniemy wojownikiem. Drzewo umiejętności jest otwarte. O proszę. W miarę rozwoju możesz odblokowywać umiejętności innych archetypów, czyli w zasadzie wybierając wojownika, ja wcale nie muszę koniec końców zostać tym wojownikiem, bo wszystkie sobie potem umiejętności, z punktów umiejętności, które będziemy zdobywać, i tak będziemy sobie mogli wybierać zależnie od tego, co nam się podoba. Weźmy, kurczę, nie wiem, może stratega, broń palna i tak dalej, celność, zręczność. Dobra, zacznijmy od wojownika. Standardowo w zasadzie. Atrybuty. Mamy, właśnie, mamy jeden punkt do wydania. To już widzę. I teraz tak, siła, poziom pierwszy. A, czyli coś musimy tutaj już odblokować. Zwiększa moc wszystkich ataków w walce wręcz. Atrybut wymagany do używania najlepszej jednoręcznej, dwuręcznej broni obuchowej. Oszołomienie 20%, uszkodzenie pancerza 10%. Już pewnie zauważyliście, że gra jest w polskiej, ale kinowej wersji językowej. Dialogi są po angielsku. Zręczność. Zwiększa wszystkie obrażenia zadawane w walce wręcz i przyspiesza generowanie furii. Atrybut wymagany do używania najlepszych mieczy jednoręcznych i dwuręcznych. Proszę, też niezłe.
siła psychiczna, jeszcze tutaj siła woli, celność, czyli tu mamy dlatego jakby, nawet nie, że właśnie dlatego stratega tak naprawdę, tu mamy dla wojownika u góry, a na dole mamy drzewko umiejętności dla mago. No pewnie jeszcze się będzie rozrastać, to nie koniec. Zwiększa maksymalne punkty życia i równowagę, atrybut wymagany do noszenia najcięższych pancerzy, punkty zdrowia i równowagę. Dobra, zacznijmy od tego. Siła, poziom pierwszy, zwiększy nam moc wszystkich ataków w walce wręcz. I już dalej sobie możemy tylko poklikać, nic więcej nie wybierzemy. Następny krok, talenty. O, widzicie, drzewko talentów. I tu też mamy punkty do wydania. Charyzma nieznacznie obniża ceny u kupców i zwiększa zdolności bojowe twoich towarzyszy. Całkiem niezłe. Nieznacznie zwiększa szansę na powodzenie niektórych opcji rozmowy. To może być dobre, zwłaszcza na początek. Tu mamy jeszcze wigor, pozwala pokonać niektóre trudne przejścia wymagające równowagi. Zwiększa maksymalną ilość amunicji, regeneruje niewielką liczbę punktów życia i punkty magii poza walką. Rzemiosło pozwala tworzyć proste ulepszenia broni i pancerza. Intuicja, miejsca, w których możesz zebrać składniki, są lepiej widoczne. Nieznacznie zwiększa liczbę składników i przedmiotów pozyskiwanych w wyniku zbierania i zdobywania łupów, odblokowuje kontekstowe opcje rozmowy. Otwieranie zamków, o, to się na pewno prędzej czy później przyda. Pozwala otwierać proste zamki, zastawione przez wroga pułapki są lepiej widoczne. I nauka pozwala przygotowywać proste eliksiry, pozwala niszczyć słabe ściany za pomocą wybuchowych fiolek. Zaczynamy od charyzmy, nieznacznie obniża cenę u kupców i zwiększa zdolności bojowe twoich towarzyszy. Nieznacznie zwiększa szansę na powodzenie niektórych opcji rozmowy. Mamy to i teraz możemy rozpocząć grę. Zaczynamy. Czy chcesz utworzyć tę postać? Tak. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord! You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir, truly. I must be going. My lord, please, I beg you! Her Highness has personally requested I finish this! Thank you, cousin, for getting me out of that. No i proszę, pierwsze zadanie nas czeka. Widoczne u góry w środkowej części ekranu kompas wskazuje ważne miejsca i aktywne cele misji. Główne zadania, zadania poboczne. Jak my sobie to możemy tutaj wybierać? Ło, Matko Święta! Na razie można się pogubić. Torba zawiera twoje przedmioty, używane i inne. Patrzcie, mamy amunicję. Ojojojojoj. Amunicję. Reszta jest pusta. Okej, okay, co jeszcze? Tutaj mamy szablę, zardzewiała szabla, zniszczony młot, nabity kolcami, rapier alchemika. Ha! To fajne. Jakość 61, waga 4. Zadaje o wiele więcej obrażeń. Uszkodzenia pancerza robi mniejsze, ale generalnie mi się podoba. Oszołomienie, generowanie furii, obrażenia od żywiołów, to wszystko jest większe. Weźmy sobie rapier alchemika. Czemu nie? Tego użyjemy. No i od razu inaczej. Broń do walki wręcz. Ta druga broń niech sobie będzie. Używasz już tego przedmiotu. Ok. Zniszczony młot nabity kolcami. Mamy broń palną. Tutaj mamy wybrany zwykły pistolet albo... O kurde.
Albo taki karabin z ozdobą z kłów dzika. No wygląda fajnie. Mogę sobie nawet tą postać, widzę tutaj, lekko obracać, żeby zobaczyć może troszkę fajniej tą broń. Nie wiem co, zostawimy na razie ten pistolet. Nie ma co tutaj kombinować jeszcze z tym. Wygodne buty. Buty z ołowianymi obcasami. Te dodatkowe przedmioty mam chyba za zamówienie w preorderze. Stąd tutaj są te trochę lepsze pewnie niż standardowe. Bierzemy buty z ołowianymi obcasami. Tak, tutaj mamy na ręce rękawice złotnika. Też widać poprawia nam znacznie statystyki. Super, no już mi się gra zaczyna podobać. Szykowny kubrak. Uuu, proszę. Do pancerza nam dodaje o 12 więcej, do równowagi 5% więcej. Jak najbardziej szykowny kubrak, zwłaszcza że wyglądamy teraz jak naprawdę przystojniak. A na szyi mamy naszyjnik z niewielkim kamieniem, regenerację magii nam on tutaj robi. No zobaczymy, czy będziemy wojownikiem, czy może właśnie jakimś tutaj fechmistrzem, skoro mamy rapier alchemika. Jeszcze tak patrzę, no ta broń też wydaje się jednak, kurczę, zdecydowanie lepsza. Uszkodzenie pancerza tutaj robi dosyć poważne, 16 więcej. No i odporność fizyczna, to chyba to, co obrażenia od kul, no tak bym to tutaj rozumiał, no tylko delikatnie mniejsze, więc weźmy karabin z ozdobą z kłów dzika. Co my tu mamy jeszcze? Patrzcie. To jest nasza postać, Desardet. Poziom pierwszy, mamy zdrowie, magię, te umiejętności to atak i obrona w tej chwili główne. Poziom relacji, kongregacja kupiecka serdecznie. No i to jest ok. Walka wręcz, wszystkie tutaj współczynniki, strzelanie, obrona, ogólne leczenie. O matko, ale tego wszystkiego tutaj jest. Umiejętności, to jest to, co sobie chyba wybraliśmy, ciężka broń jednoręczna. Albo tu jeszcze będzie coś innego. No właśnie. Co tu mamy? Podstawowy atak, szybki atak, a Y-kiem destabilizujący atak. LT, wściekły atak, ale myślę, że będziemy się jeszcze tego wszystkiego tutaj uczyć w jakimś samouczku. Nie, za szybko przeszedłem. Tu są atrybuty, to jest to, co wybieraliśmy na początku, i talenty, ale zobaczcie, że jeszcze będziemy mogli rozwijać umiejętności, a to drzewko tutaj jest naprawdę dosyć spore, więc będzie tutaj co robić. To już widzieliśmy, legenda, to jest nasza mapka, tutaj jest jakiś znak zapytania, pewnie po drodze na to natrafimy, i tu jest nasz główny cel, nie ma to jak grać padem. Niższe piętro, pożegnaj się z matką. Okej, tu są nasze główne zadania. Mamy pożegnaj się z matką, a zadania poboczne w tej chwili nie mamy, ale tam był ten znak zapytania. Myślę, że spotkamy go po drodze. Mapa. Mapa świata. Teraz jesteśmy tutaj chyba w tym mieście Serin, ale zobaczcie, że ta mapa jest naprawdę, naprawdę ogromna. Twórcy zapowiadali grę na blisko 50 godzin i myślę, że tutaj może nam śmiało tyle zejść. Kongregacja kupiecka jeszcze tutaj tylko. Co to jest? Poradnik do gry o kontynencie Serin. To największe miasto kongregacji kupieckiej, jeden z najważniejszych portów kontynentu. To bardzo, bardzo stary gród, który wzbogacił się na handlu morskim i jest pierwszoplanowym miejscem dyplomatycznych spotkań. Dzięki neutralności kongregacji można tu znaleźć praktycznie wszystko. Ludzie z całego świata spotykają się w tym mieście, a jego targowiska są pełne najbardziej egzotycznych towarów. Przez ponad 100 lat splendor Serin przyciągał najlepszych artystów i filozofów, i to pomimo pojawienia się Malihoru. Czyżby to ta choroba? Jednak od niewiele ponad 200 lat pogarszanie się stosunków kongregacji i nautów, a także rozprzestrzeniająca się plaga doprowadziły do ogromnego spadku populacji i prestiżu Serin. Dziś miasto ma ogromne problemy, rozpaczliwie próbując przetrwać na kanwie swojej dawnej świetności. Pan de Sardet, Ser de
Corsilon, to te dwie osoby, no to jesteśmy my. Wychowano cię na dworze księcia Dorsaya razem z jego synem Konstantinem. Do twojej dyspozycji byli najlepsi kolekcjonerzy broni i mistrzowie fechtunku. Od początku twoimi mocnymi stronami była walka, stosowanie forteli i magia światła. Wow. Twój kuzyn był spokojny i zamyślony, a tobie zawsze przypadała rola bronienia go przed kłopotami, które przyciągał. Z tego też powodu twój wuj bardzo cię szanował i przyznał posadę legata, czyli starszego dyplomaty na wyspie Tir Fradi. Przykro ci będzie zostawić matkę, która choruje na Malichor i jest na łożu śmierci, jednak nie możesz odrzucić szansy, by uciec od zabójczej atmosfery Serin i towarzyszyć swojemu kuzynowi, odkrywając nowe ziemie. No i tu ten koleś, co po nas przyszedł, Corsilona, Matko Święta, znasz od wielu lat, ten niezwykle dobrze wykształcony człowiek uczył ciebie i twojego kuzyna Konstantina historii, zasad funkcjonowania polityki i niuansów dyplomacji. Nie wiesz, czy to twój wuj przysłał de Corsilona, by miał na ciebie oko, czy może de Corsilon przyjechał sam z siebie, ponieważ darzył cię sympatią i chciał zaspokoić swą ciekawość. Wszak od wielu lat mówiono o tej fascynującej wyspie i ukrytych na niej tajemnicach, na które de Corsilon chciałby rzucić trochę światła. Kurczę, gra zapowiada się mega, naprawdę to może być dokładnie stary, dobry got i graficznie nie jest źle. Powiedziałbym, że jest nawet bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Sire, I'm sorry, I'm afraid that I won't make for good company. Chyba będę musiał trochę tutaj zmniejszyć czułość. Aj, to nie tu. Zobaczmy sobie opcje sterowania. Czułość kamery, wibracje włączone, ale czułość tej kamery, gdyby trochę zmniejszyć. Zapiszemy zmiany. O, zdecydowanie lepiej. Dobra, idziemy, musimy zejść na piętro niżej. Tam jeszcze była na mapie... Aj, gdzie to było? Właśnie tu jesteśmy, czyli idziemy w lewo. Ten znak zapytania już zniknął. Co ciekawe, może to chodziło o te drzwi tutaj. Drzwi, schody. Bo tutaj do żadnych drzwi my nie zejdziemy. O! Patrzcie, mogę uderzać. Pięknie, zmień broń RB. Taktyczna pauza LB. Aha, jest coś takiego. Teraz mogę sobie tutaj wybierać czynności, techniki. Kurczę, dobra, no mam nadzieję, tego będziemy się uczyć, ale już mnie kusi. Dobra, bo oni się zaraz wystraszą, a ja chcę tutaj iść przecież do matki. Gdzie ta nasza matka? Już teraz nie będziemy przedłużać. Hej! Green blood! Cut. No proszę, jednak. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! No i będziemy mieli samouczek walki. Nieźle, a jak się mogę wycofać? Zmień broń, to nie za bardzo. Aha, mam się bronić. A jest unik, B parowanie, dobra. Coś wyszło. Okej. Okay. RT, wybierz cel, udowodnij Kurtowi, że potrafisz walczyć. Teraz już chyba mogę go atakować. Ale mnie ciachnął! Poziom twojego zdrowia spadł. Aby przepisać eliksir do skrótu, użyj LB i uruchom taktyczną pauzę. Taktyczna pauza zatrzyma grę i pozwoli na spokojne wybranie następnego działania. To nie jest złe. Podczas taktycznej pauzy będzie można uzyskać dostęp do zaklęć, umiejętności i eliksirów, a następnie użyć ich bezpośrednio albo przypisać do skrótu. Korzystając z taktycznej pauzy podczas walki, możesz także dowiedzieć się więcej o przeciwnikach znajdujących się w pobliżu. No i dobra, i krzyżykiem możemy przydzielić. Wybierzmy sobie eliksiry. Eliksir zdrowia. Przydzielmy do skrótu. Niech będzie ten.
już mamy wybrane. Tak więc chyba to nam na ten moment powinno wystarczyć. Możesz przydzielić swoje umiejętności do jednej z następujących grup skrótów. Grupa umiejętności, Matko Święta. Grupa umiejętności, nie wiem jeszcze tutaj o co chodzi. To broń palna, to wiemy, tu mam jakieś światło. Czynności, dobra, starczy na razie. Poziom zdrowia niby spadł, to się uleczę. Dobra, teraz już idzie nam lepiej. Ach, myślałem, że lepiej, ale jednak nie. O kurde. Uleczmy się. Dobra, zrobiłem unik. O Jezu, Jezu, no na początek strasznie kiepsko mi poszło. It's becoming a little hard to believe. Don't add insult to injury. This is humiliating enough. We'll need to get you through the basics, or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go! Fight with honor! O Jezus, broń palna pozwala skutecznie zdestabilizować przeciwnika i pokrzyżować mu szyki. Każdy strzał zużywa jeden pocisk. Dobra, LB, menu taktycznej pauzy. Co tu mam wybrać? Taktyczna pauza, przydziel pistolet do skrótu. Czekajcie. Tych broń palna mam. I co? Okej, krzyżykiem. No to mam wybrany pistolet. Ło! Dobrze, poszło. Poziom pancerza fizycznego jest pokazany za pomocą tarczy na pasku zdrowia. Pancerz pochłania część obrażeń fizycznych. Aby przebić się przez pancerz przeciwnika, możesz użyć broni ciężkiej albo niektórych pułapek. Ataki magiczne ignorują pancerz. Broni ciężkiej. To w moim wypadku... Czyli muszę zmienić broń w wyposażeniu. Dobra. Jak to się kurczę robiło? RB, zmień broń w wyposażeniu. Czyli tak. O, teraz mamy. Kurde, bo mnie ostępni załatwią. Dobra, tu się prawie przebiłem przez pancerz. Poszło. Został mi tylko jeden. Dobrze go tam sparowałem, ale on widzę mnie też. Jakoś mi to zaczyna wychodzić. Wpadaj, gościu. No i się udało. Dobra, powoli coś tam zaczynamy ogarniać. Furia to stan umożliwiający korzystanie z ataków specjalnych, które zadają dodatkowe obrażenia i sprawiają, że przeciwnik traci równowagę. Poziom furii pokazuje przydzielony na segmenty wskaźnik, który wypełnia się, gdy atakujesz wroga, rzucasz zaklęcie albo parujesz ataki przeciwnika. Gdy wskaźnik osiągnie pierwszy poziom, na rękach twojej postaci pojawi się wizualny efekt. Naciśnij LT, aby użyć ataku furii. Czekajcie, spróbuję. O, w mordę, dobra. Poszła furia. Wszystko? Po walce możesz schować swoją broń do pochwy. RB przytrzymaj i schowaj broń. Okej. It appears we've brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. W sumie nie. Poskarż się. Pokaż mu, jak bardzo cieszysz się, że wyrusza razem z tobą. Oczywiście. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration.
the thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. No, w końcu będziemy mogli spotkać się z matką, a potem spotkać się z Kurtem czy Kartem przed wejściem do pałacu. Tutaj mamy chyba matkę. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort that to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it, and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. No cóż, pożegnania nigdy nie są łatwe. Spotkaj się z Kartem, tak, przed wejściem do pałacu. 40 metrów. Możesz biec szybciej, korzystając ze sprintu. Pożegnania nigdy nie są łatwe, zwłaszcza z umierającą matką. Widzę, że otrzymaliśmy jakiś kapelusz. Kapelusz chyba obierze świata, jeśli dobrze zobaczyłem. Tutaj jest nowe nakrycie głowy, zniszczony filcowy kapelusz. No a my w związku z tym, że mamy zamówienie przedpremierowe, możemy sobie założyć kapelusz obierze świata, 6 do pancerza więcej, 5% do równowagi. Weźmy sobie kapelusz obierze świata. Reszta rzeczy jest nam doskonale znana. Tutaj był ten zniszczony młot nabity kolcami. To jest ta broń ciężka. Dobra. Wszystko już powoli zaczyna być jasne. Mniej więcej to sterowanie jeszcze w trakcie gry na pewno wyjdzie. Tu jeszcze coś mamy. Eliksir zdrowia to jedna amunicja. Fajnie, że nam się pokazuje tym takim niebieskim wykrzykniczkiem, co myśmy tutaj nowego dostali. To jest prezent od matki. To prezent od matki otrzymany w dniu pożegnania. Co nam się jeszcze pojawiło w kodeksie? Księżna de Sardet jest siostrą, czyli matka jego. Jest siostrą księcia Dorsaya i twoją matką. Zawsze okazywała ci dużo serdeczności, co nie jest tak oczywiste w kręgach możnych kongregacji. Niestety, jakiś czas temu księżniczka zachorowała na malichor i od tego czasu żyje w odosobnieniu, a cierpienie i zmiany w wyglądzie nie pozwalają jej sprawować dworskich funkcji. Choć może być jej przykro, że opuszczasz Siren, to woli, by jej jedyne dziecko ruszyło ku bardziej przyjaznym wybrzeżom i szukało lekarstwa dla jej ludu, niż miałoby zostać u jej boku, czekając, aż umrze. Strażnicy Denara, i tu mamy tego Kurta. Znasz Kurta od wielu lat, odkąd został mistrzem fechtunku twoim i Konstantina. Kurt miał ciężkie dzieciństwo i chwycił za broń, gdy tylko miał dość siły, by ją utrzymać.
choć z pewnością przez to cierpi, nie jest zgorzkniały, a jedynie odrobinę cyniczny, a dodatkowo okazuje tobie i twojemu kuzynowi prawie braterską sympatię. No i spoko, Gostek. Właśnie z nim się tutaj mamy zamiar spotkać. Kurt? It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Konfiguracja drużyny. Zobaczcie, będziemy mogli tworzyć drużynę, czyli nie będziemy walczyć w pojedynkę. Będziemy tutaj mieli pomocników do walki. Oczywiście krzyżykiem dodamy go do drużyny. Tutaj po prawej stronie widzimy jego parametry. Umiejętności, broń, wszelka broń do walki wręcz, manewr bojowy, eliksir równowagi, specjalny atak, specjalny manewr uzależniony od używanej broni. Czy to też mamy typowego wojownika do tego z bronią, jak widać, dwuręczną, może być całkiem niezły ten koleś. Mamy jego ekwipunek, zobaczcie. Jego czy nasz? No właśnie, bo możemy mu dać to, czego my nie używamy. Zobaczmy, czy mamy coś dla niego na szyję. Nie. Jego kapelusz bandyty, a my mamy zniszczony kapelusz filcowy. Możemy mu go przydzielić. Rewelka. To, co my mamy w plecaku, w ekwipunku i nie używamy, możemy dać jemu. No, strój podróżnika najwyraźniej nie jest dla niego. Ręce. Też ma dobry tutaj pancerz. No i buty żołnierza. No, daliśmy mu kapelusz, który powinien mu się tutaj przydać. Zadania poboczne nam się pojawiły. Towar strażników Dinara. Pomów ze sprzedawcą. Aha, bo zadania główne to wielka wyprawa. Spotkaj się z Kurtem i to mamy. Zadanie poboczne to teraz będziemy musieli chyba sobie wybrać. Dobra, dodaj do drużyny. Jest, potwierdź skład drużyny i wyjdź. Towarzysze w drużynie jeden z jednego. Jasne. Dobra, powiadom ambasadora sojuszu mostu o swoim wyjeździe. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Czyli w sumie mamy tutaj, kurczę, dwa zadania. Albo pomówić możemy sobie ze sprzedawcą, albo powiadomić ambasadora Sojuszu Mostu o swoim wyjeździe. Może zaczniemy od tego, a później sobie spróbujemy to zadanie poboczne, pomówimy ze sprzedawcą. Nim wyjedziemy, to na pewno sobie to wszystko tutaj porobimy. Ja myślę, że jak na początek jakieś tutaj takie podstawy sobie poznaliśmy. O, możemy z nim pogadać, patrzcie. Zapytaj, czy kiedykolwiek czuł się samotny. O Jezu, ja nie chcę z nim romansować. Ale spytamy go. I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why? Do you want to rectify this? Powiedz mu, że wydawało ci się, że przez te wszystkie lata dobrze czuliście się w swoim towarzystwie. Odpowiedz twierdząco lepiej. What if I said yes? Well, I'd be grateful, I suppose. But sadly, Greenblood, you're not quite my type. Anything else? Ale jak będą babeczki, to na bank będziemy mogli sobie tutaj poromansować. Jest taka opcja. No naprawdę, zapowiada się RPG w starym, dobrym stylu. I będziemy sobie robić za chwilę jakieś zadanie główne. Jeszcze zerknę sobie na mapę. Zobaczcie, my jesteśmy dopiero w mieście. W tym mieście ile jest tutaj roboty. A widzieliście mapę całego świata, jak ona wygląda. Tutaj jest ambasada sojuszu. A tutaj poinformuj ambasadora Telim o swoim odejściu. Ach, tymi drzwiami musimy tutaj przejść, żeby się tam do niego
do niego dostać. Pomów ze sprzedawcą mamy w tym miejscu. Tutaj mogę sobie dać niestandardowy znacznik, tak mi się wydaje, czy nie? No proszę, mogę. Powiadam ambasadora, mogę najpierw tu, poinformuj ambasadora. Tutaj mogę umieścić na przykład niestandardowy znacznik. Wtedy się udam w to miejsce. Dobrze, pójdziemy sobie tutaj, pójdziemy sobie pogadać z tym całym ambasadorem i zobaczymy co i jak. On jest gdzieś tam niżej. Czy my tutaj mamy jakieś zejście? Przeciągam, ale naprawdę zaczyna... Dopiero zacząłem tą grę i ona mi się naprawdę zaczyna też mega podobać. Ja uwielbiam takie gry. Dobra, moi drodzy. Żegnamy się, spotykamy się w kolejnym odcinku. Teraz to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!